Witam wszystkich panowie serdecznie, tutaj Zbiedny, zapraszam was kolejny odcinek z Wiedźmina trzeciego Jakiegon. Ok, panowie, to idziemy do przodu. Oczywiście pomogę teraz Yennefer dla odmiany. I postanowiłem zmienić zbroję. Wszystko wziąłem, wszystko. Wszystko to jest mistrzowski, srebrny miecz, cechu kota, ze szkoły kota. I zobaczymy, jak to działa. Fajnie w sumie też wygląda, więc dlaczego by nie. Potem, jak będę pomagał komuś innemu, a wydaje mi się, że będę musiał, to wezmę sobie cechu gryfa i tyle, będziemy się bawić. Margaritę trzymają w Dejret. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oksa. Na sygnał Yennefer. Podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, chłopcy uzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Rację, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Yen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. No nic, no. Szkoda. Szkoda, że nam Zolta nie pomoże. Dobra, tylko 1200 metrów. Uuu, panowie. To ja może jednak użyję szybkiej podróży, bo nie widzi mi się. Kuźwa, żeby tam jechał i jechał, prawda? Jeszcze z Avalachem pogadamy. Zobaczymy, ile ta misja będzie trwała. A jeżeli jest stosunkowo krótko, to pogadamy sobie jeszcze z Avalachem. Potem pomożemy Ciri. I tak to będzie wyglądało. Po kolei, powoli. Ja nie chcę od razu przechodzić tak misji głównej. Misji głównej nie chcę przechodzić. Chcę sobie tak wszystko powoli, na spokojnie. Wiadomo. No dobra, no spotkałem się, a to nie wiem, po północy, w nocy czy coś? Dobra, tylko poczekajcie jeszcze chwilę. Dobra, dobra, dobra. No. No być może, chociaż nie wydaje mi się. No dobra, nie ma to nie ma. Szukam takich map, które pokazują miejsce położenia wiedźmińskiego rynsztunku. A to nie jest takie łatwe. No Yennefer, teraz możesz gadać. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Niech żyje król. No to do dzieła. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Kurwa rzecz, obyś miała rację. No Yennefer, obyś miała rację. Ja w ogóle chyba niedługo także zmienię fryzurę. I zgolę pysk może. Chociaż w tej brodzie Grad wygląda zajebiście, no. Yennefer, zagęszczaj te ruchy. Lewa, prawa, prawa, lewa. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć go. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. Nie idziesz ze mną? Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjalnie. Jasne. Lepiej przyjść na... A Jezus. Dobra, wskakujemy. Takie się roślinki, więc raczej tego zbierać nie będę specjalnie. Ale nie, nie, to nie są roślinki jakieś. Skrzynia. Skrzynia, skrzynia, skrzynia. Być może ciekawego coś w niej będzie, albo i nie. Nie, nie będzie.
Od Jezusa nic nie widać. Dobra, wypijemy sobie kotkę i będziemy wszystko widzieć, prawda? Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. Oczywiście ja muszę iść tamtędy. Aczkolwiek ja chcę sobie na spokojnie to wszystko zbadać, bo mogę znaleźć coś fajnego. Będę to taka loteriada, znajdę i nie znajdę, no ale... No i hajs się musi zgadzać. No dawaj, wbijaj! Dobra, to też nic. Tutaj też już nic. Okej, okay, tutaj jeszcze tylko w prawo pójdę i po krzyku. A, no dobra. Okej, okay, czyli w sumie mogę tak też iść. No i gitara, bo chciałbym się zawracać. Co to, Necker? Nie, baba cmentarna. O, Geralt, podejdź o niższe do jasnej cholery. Jak odskoczyła. Zamknięta na cztery spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. No ha, czy teraz muszę czegoś szukać, no zajebiście. To przejście nigdy nie jest łatwe. No ale ja wtedy szedłem, no. A tutaj niczego nie ma, naprawdę. Skrzynia, skrzynia. Aha. Może to się nada. Okej, no i gitara. Kurde, tak mnie interesuje, czy w ogóle uda nam się uciec bezproblemowo. To powinno wystarczyć. Czy może będą jakieś kłopoty? Wolałbym nie, ale... To nigdy nic nie wiadomo. Tam chyba ktoś martwy leży. A, musza też może być. A z muszy można wydobyć perłę. A ona się może przydać. Do wytwarzania tego i owego. I chyba dzisiaj cykniemy jedną misję. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ściana nie wygląda na solidną. Spoko, spoko, się ją rozwali. O, czyli ze strupu jadę. A gitara. Po potworach bardzo ważne jest, żeby to wszystko zebrać. Za duży profit jest od nich. No, wejdziesz tutaj czy nie wejdziesz? Ale w sumie bez sensu. Czekajcie, jeszcze sobie tylko naprawię zbroję. 90 to może lekka przesada. W ogóle zbroję będę musiał jeszcze tam ulepszyć sobie. Czy dodać te znaki, nie znaki. Okej, okay, nie tędy, więc tędy. Jak to klucza potrzebuje?
Tak, gdzie się teraz sam dostanę? Co, siłą woli? Nie, jak ktoś się będzie miał klucz? No god damn it, naprawdę, bez kitu. Jak tam jest potrzebny klucz, to... Aha, dobra. O Jezus. Nie rób sobie ze mnie jaj. O Jezus, nie tak. Czekajcie, coś muszę tutaj zmienić. Bo szkod mi się nie przyda. Tego niepotrzebnie użyłem. Czekajcie, o, to jest co, do użytku. Schemat, schematy, schematy. Fajnie i zajebiście, tylko że wolałbym schemat wiedźmińskiego rynsztunku, a nie. O, klucze, no. A co jeżeli zejdę i sprawdzę to? Bo jestem ciekaw. No i działa. Tylko co nie potem? Ale beka ciekawa, gdzie dojdziemy. No. Wieśmak. Dobra. Nie będę tędy szedł. Bo jeszcze wyjdzie na to, że spotkam kurde kilkudziesięciu strażników. Lepiej pójdę tędy. No, wiedźmin. O, wyjmij broń, typie. A z nim tak łatwo nie będzie. Dziękuję panu. Zajebiście. Margarita. Kto tam? Geralt? Mam już on. Wyciągnę cię stąd. Zgniemy tu obie. Sheila? Złapali ją przede mną. Jest w ciężkim stanie. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Zaraz wracam. O, goddammit, znaczy Sheila? Sheila, ja kojarzę, kurde. Tą kobitkę, tylko nie pytam skąd. Fuck. Była raczej ona pozytywną postacią, przynajmniej tak mi się wydaje. No raczej nic z niej nie mam. No to tam wszystkich pozabijam i zaraz wracam. Nie ma problemu. Może tak powiem, nie ma problemu. Poczekajcie, muszę... Aha, nie mogę tego zrobić, a kod będzie działał? Nie, już nie działa. No i zajebiosę. Dobra, zapraszam. Nalarm ją. Okej, dziękuję. Tędy się dostanę, czy nie? Nie dostanę się. Tamtędy muszę zdecydowanie. A, to ten. No i żegnam, krwawienie, hehe, suko. Ja sobie tutaj sam, typiarzu, ups.
Nie! Dodżuj to, Geralt, błagam cię. No jasne, że zaklęcia. To i to wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to jest jeszcze jakaś skrzynka. Świeca. No, zajebiście, dobra. No. O, też jego zabiję. Jak już tutaj jest to. No i co? I wszystkich. Panowie, i zjagiebanie. Dorwę skurwysynów, którzy wam to zrobili. Jena. Ja już nie dam rady. Wytrzymaj jeszcze, musisz wytrzymać. Umrę, Jena. Jestem czarodziejką. Chcieli odejść z godnością? Jen, zabierz stąd Tritę. Geralt. Jena. Chodź raz z nim nie kłóć. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Zabawne. Kiedyś prosiłabym, żebyś tego nie robił. Nie prosiłabyś. Jesteś na to zbyt dumna. No nic, bywaj tak, prawda? I nic się na to nie poradzi. Tędy? Okej, dobra. No ja tam kogoś słyszę za murem. Dobra, to może sobie pogadamy jeszcze z tym typiarzem, czego by nie, prawda? Dopiero 19 minut, lekko ponad. Tak więc nie widzę problemu. Ciekawe co na Avalach ma ciekawego nam do powiedzenia. Być może jemu też będziemy musieli pomóc. Chociaż nie wydaje mi się. No ale za chwilę pogadamy, to zobaczymy. Szybciej się wczytuj. Odejdź, odejdź, odejdź. Jeszcze wyżej.
nie, ja tego nie chcę, chcę z nim gadać. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem. Na tyle, że w pewnym sensie nie... To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredin. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Zabójstwo króla, mocna rzecz. Rozumiem, że niewiele osób o tym wie. Z żyjących bodaj tylko ja i oczywiście Eredin. Pytanie, czy Gels ci uwierzy? O to się nie martw. Nie powiedziałeś, że chcesz zabić Gelsa. Drastyczne środki nie zawsze są konieczne. Więc pewnie chcesz mu zaproponować jakiś układ. Wnioskowanie na medal. Winszuję. Musimy się z nim układać? Żartujesz? Nie lepiej go po prostu zabić? To właśnie jedna z rzeczy, przez które Gels gardzi waszym światem. Bezsensowna brutalność. Czasem trzeba użyć rozumu, a nie miecza. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie je. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednym. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Spotkajmy się na miejscu. Po drodze muszę coś załatwić. Pośpiesz się. Nie mam zamiaru wystawać na... No dobra, przynajmniej wiem, jaka będzie moja następna zabawa. Okej, słuchaj, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój komentarz i ten gameplay wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji, oceny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!